Hello! Zanim zaczniesz oglądać ten film, kliknij magiczny przycisk. Będę wtedy bardzo ucieszony i będzie wery cacy. Kliknij dzwonek, zaznacz, że chcesz dostawać powiadomienia z mojego kanału i daj zapisz. I cała magia. Miłego oglądania. Hello! Dzisiaj pokażę Wam nowe auto w GTA 5, ale zanim to zrobię, poproszę o łapkę w górę, suba, komentarz, udostępnienie i danie do ulubionych. Bo czemu nie? Więc tak, jak już skończyłem się sam promować, to teraz pora pokazać Wam to cudo, które Rockstar Games dodało nam do GTA 5 tym razem. Tak, jest to cudo elektryczne, więc ciężko się nie mieści, ponieważ ma w środku baterie, które są ciężkie zazwyczaj, ale w sumie dobrze, że to odwzorowali. Dobrze, wjedźmy sobie do tuningu. Tak, zobaczmy sobie. No nie ma nic nowego tutaj. Fajne ma przednie zderzaki, moim zdaniem, całkiem cacy. Tak, ulepszymy sobie silnik, wszystko inne. Teraz pora na neony i oznaczenia. Tak. Jest to lekko przyspieszone, bo ile można siedzieć w tuningu, co nie? Tak, wybierzmy sobie białe i teraz tak, lakierowanie, pomalujemy sobie to auto na szaro, ponieważ ten kolor do tego auta będzie pasował jak najbardziej. I czy kupię to auto na online? Myślę, że tak. Jak widzicie, Rockstar lubi nam niektóre rzeczy odwracać, tak jak w jakimś aucie dodało spoiler. Ale co do tego auta, myślę, że może być ono szybkie dosyć. Więc na pewno będzie cacy. Dobrze, skończyliśmy tuningować, wygląda super moim zdaniem. Nawet super, ma podobny tył do NCTXF, na pewno każdy kojarzy to auto w GTA. Realnie to jest konisek. Takie auto jedno, jeśli nie znacie, wygooglujcie sobie. Ogólnie szybkie całkiem to auto i myślę, że może się podobać lub nie podobać, zależy jaki macie gust, co nie? Co bym dalej o tym aucie powiedział? Myślę, że no, na pewno nie jest szybsze niż X80 Proto, czyli najszybsze auto w grze, ale myślę, że na pewno je dogania powoli. Tak jak inne auta, takie jak Wagner, czy też inne jeszcze jak McLaren, ten nowy, co dodali ostatnio. Tak, ale co do tego auta, powiem, że myślę, że mogę je polecić Wam. Jeździ się nim całkiem przyjemnie, ale to dopiero po ulepszeniu go na maksa, bo przed ulepszeniem to auto strasznie skręca, wręcz nie da się tego określić jak skręca, bo tak to źle skręca, więc no. Tak. Teraz sobie pojedziemy jeszcze, żeby Wam pokazać, jak się jeździ po ulepszeniu na maksa. Jak widzicie, do driftu się nawet nada to auto. Więc myślę, jest godne polecenia jak najbardziej dla każdego, więc no, drogie też jakieś super nie jest. Kosztuje prawie 2 miliony. Więc tak, dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć! Watch me rain.